Jeżeli miałbym powiedzieć o jednej najważniejszej umiejętności, którą może nabyć młoda osoba i nie tylko, to powiedziałbym o sprzedaży. W dzisiejszym odcinku zgłębimy sobie ten temat i przedstawimy techniki, które pomogą zarobić Ci więcej pieniędzy. Ja nazywam się Kuba Łyko i zapraszam Was do oglądania. Przechodzimy do zasady numer 1, czyli wykazuj się empatią. Byłem ostatnio w urzędzie załatwić jeden z papierków. No i podszedłem do pani do okienka, oczywiście, że bardzo proszę o to zaświadczenie i potrzebuję je do piątku. A to była środa. Na co pani powiedziała, każdy tutaj przychodzi i chce do piątku, chce na jakiś na następny dzień, za dwa dni. Nie, ja już tego nie robię. Tyle razy, co ja pomogłam tym klientom, oni się ani razu nie rozwdzięczyli. Nie, nie ma takiej możliwości. Więc teraz, co by zrobił normalny klient, ja jako klient? Przeprosił i poszedł. Przeprosił i wyszedł, albo drugi schemat, zacząłby przekonywać. Tak. Proszę, ja tego potrzebuję. Powinien to zrobić. Dokładnie, czyli to, co robi handlowiec, nie? Przekonuje klienta, że powinien to zrobić, powinien to kupić. A co ja zrobiłem? Ja się wykazałem niczym innym, jak zrozumieniem i taką zwykłą ludzką empatią. I powiedziałem do niej, naprawdę? Ci klienci tak robią? Ci petenci? Wie pani, co strasznie pani współczuje. Ja nie wiem, no, widzi pani, jak to się można na ludziach przejechać? I ona weszła w tą rozmowę ze mną, nie? Pociągnęła temat. No, wie pan co, ja tu pracuję x tam lat, powiedziała, nie? Takim chamstwem, jakie się tutaj spotykam, to nigdzie, nie? I ja znowu, naprawdę? Jak pani wytrzymuje, nie? Ja panią podziwiam. I wyobraź sobie, że po tej rozmowie odesłała mnie do innego okienka, miałem zapłacić tam 30 złotych opłaty. Zapłaciłem, wracam do niej, nic się nie odezwałem. Dałem jej te wnioski, ona powie, niech pan przyjdzie w piątek przed 15. To nie chodzi właśnie w sprzedaży o przekonywanie kogoś do czegoś. Chodzi o to, żeby zrozumieć jego punkt widzenia, wczuć się w jego, wejść w jego buty, a potem pokazać mu, proszę pana, wiem co pan czuje, wiem co pan myśli, rozumiem, współczuję. Jedna z naczelnych zasad sprzedaży. Nie jesteś w stanie nikogo do niczego przekonać, możesz jedynie sprawić, żeby ktoś chciał coś zrobić. I błędem sprzedawców jest to, że próbują argumentami logicznymi przekonywać. Tak. Pan powinien, bo mamy taniej, bo mamy lepiej, bo mamy szybciej, bo jesteśmy nowi na rynku itd., itd. To nie działa. Zasada numer 2. Naucz się zarządzać emocjonalnym stanem. Mamy zewnętrzny świat, który reprezentują wszystkie rzeczy, które dzieją się tutaj, pomiędzy twoimi uszami, zanim w ogóle pójdziecie w świat i zaczniecie działać. Twoje nastawienie na sukces. Po drugiej stronie mamy tak zwany świat zewnętrzny, czyli strategie, które stosujemy w świecie rzeczywistym, aby osiągnąć to, czego chcemy. Więc ustawiasz się wewnątrz i realizujesz na zewnątrz. Jedno bez drugiego jest naprawdę trudne do osiągnięcia na jakimkolwiek rozsądnym poziomie. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją naprawdę wymiernie łatwe do nauczenia się podstawy w każdym z tych światów. Nazywam je filarami. W świecie wewnętrznym mamy ich 4. 1, 2, 3, 4. Omówię je bardzo szybko, aby przybliżyć Ci ich istotę. Pierwszy z nich, o którym wspomniałem, nosi nazwę zarządzanie stanem. Umiejętność zarządzania swoim emocjonalnym stanem, aby pokazać, że w danym momencie jesteś pozytywny, kompetentny, zrozumiały, pewny siebie, odważny. To są te siły, ale mamy też negatywne, czyli niepewność, przytłoczenie, strach. Możesz być najwspanialszym sprzedawcą na świecie, ale jeśli zapukasz do czyich drzwi lub odbierzesz telefon i w tym momencie znajdziesz się w stanie niepewności i przytłoczenia, to życzę Ci powodzenia przy zamykaniu cholernej sprzedaży. W tym momencie możesz być najlepszym sprzedawcą, ale jeżeli jesteś zablokowany, to nie wykorzystasz silnych stron oraz umiejętności, które posiadasz. Zarządzanie stanem jest prawie jak zawór. Jest otwarty, kiedy jesteśmy w dobrym nastroju. I otwiera swój zawór na wszystkie dobre cechy, aby mogły wypłynąć. A gdy jesteś w złym stanie, zamykasz zawór. Mimo tego wciąż jesteś świetny, ale te złe stany są zamknięte w tobie. I nie pokazujesz ich w określonych sytuacjach. Jeśli chodzi o sprzedaż konkretnych produktów, sprawa staje się jeszcze bardziej złożona, ponieważ na najwyższym poziomie sprzedaż polega na przekazywaniu emocji, a podstawową emocją, jaką się przekazuje, jest emocja pewności. Pewność, że produkt, który oferujesz, ma sens, ma najlepszą wartość, ma najlepszy wskaźnik kosztów do zysku, spełni ich potrzeby, rozwiąże problemy, wyeliminuje zmartwienia i to jest bardzo ważne zapewnienie.
Więc kiedy masz tę cechę i sam produkt, pewność, że mogą Tobie zaufać, że jesteś tam z myślą o ich najlepszym interesie, nie jakimś śliskim sprzedawcą wpychającym ubezpieczenia, aby zarobić parę dolców. Bo spójrzmy prawdzie w oczy. Jeżeli masz najlepszą ofertę na świecie, ale Tobie nie ufają, to kto od Ciebie to kupi? Nikt nie kupi. Pójdą po to samo do kogoś innego. I po trzecie, firma, która stoi za produktem, czyli długość, jaką jest na rynku. Tak więc dzielisz się pewnością. Ja używam pytań, żeby zrozumieć prawdziwy powód klienta, dlaczego on chce tego nie kupić. Po to, żeby zrozumieć, dlaczego, co muszę innego pokazać, żeby to jednak kupił. Zawsze jest ten powód na wierzchu, nie? Taki na powierzchni. Klient mówi, nie chcę, bo muszę pogadać z żoną, z mężem. I to jest powód na wierzchu. Jaki jest prawdziwy powód? Co może być głębiej w tym? Boi się, że coś jest nieskuteczne, że nie będzie go stać. Tak, ma historie wynikające z kontaktu z innymi sprzedawcami. I może myśli, że znowu będzie musiał pójść do swojej żony, powiedzieć, że coś mają kupić, ale oni już to kiedyś kupili, to nie działało, jest w ogóle nieprzydatne i tak dalej. Albo jest typem klienta, który potrzebuje porozmawiać z kimś. Więc jak potrzebuje porozmawiać z kimś, no to z nim porozmawiaj. I ja, wiecie, tak często nawet słyszę w pociągach jakieś rozmowy handlowe, czy w restauracjach, w kafejkach. Dobra, muszę porozmawiać z żoną. Doskonale w takim razie odezwę się do pana w przyszłym tygodniu. I ja wiem, że to jest koleś, który nic nie sprzeda. Bo ta wymówka, to jest wymówka. Jeśli klient tak mówi, dobra, w takim razie załóżmy, że tego ci nie zrobimy tej sprzedaży. No problem. Wiem, że potrzebuje pan porozmawiać z żoną. Okej. Ale już zostawmy tą sprzedaż. Niech pan naprawdę powie, dlaczego dzisiaj pan tego ode mnie nie kupi. I w tym momencie takie, no nie mogę kupić kolejnego produktu takiego jak ten, bo już mam 3 w garażu, jak będę miał 15, to mnie żona opierdzieli. A, okej. Czyli to nie chodzi o to, że pan tego nie chce, tylko już pan ma 4 inne, tak? I tego, to przeszkadza sprzedaży. Czy w takim razie, gdybyśmy tamte sprzedali, bo całkiem przypadkiem mam klienta na te rzeczy również, to jest pan gotowy na nową transakcję. I to są rzeczy, jakie robią często pośrednicy nieruchomości, przy zmianie mieszkań, przy flipowaniu. Widzicie? Zupełnie inne podejście. Ty też Kamil na początku pytał, kto z was sprzedaje. No każdy sprzedaje. Znacie ten banał, że każdy sprzedaje. Albo, nie wiem, podczas relacji damsko-męskich, albo między rodzicami, albo na uczelni i tak dalej, i tak dalej. Każdy sprzedaje. Ale jest to banał. Ale nie każdy świadomie chce sprzedawać, bo niektórzy ludzie, pewnie nawet większość z was, sorry, brzydzi się sprzedażą i nie chce tego robić, bo jest to niekomfortowe. Czyli czego się boicie? Że ktoś wam powie nie. Czyli ktoś odrzucenia, ktoś zakwestionuje, że jesteście fajni. I moment, w którym sobie wypracujecie, to jest praca, nic innego jak praca, że macie absolutnie opinię innych, to jest moment takiego kliku, że stajecie się automatycznie lepszym materiałem na sprzedawcę. Zasada numer 4. Zatrzymaj ograniczające przekonania. Drugim elementem są Twoje przekonania. I powiem o tym bardzo szybko. Istnieją pewne przekonania, które prowadzą nas do sukcesu. Nazywam je przekonaniami wzmacniającymi. Istnieją też inne przekonania, które bardzo nas osłabiają. Nazywam je przekonaniami ograniczającymi. Przekonania ograniczające to na przykład trudno jest zarabiać pieniądze, sprzedawanie jest złe, jestem za stary, za młody, nie jestem stworzony do wielkich rzeczy. Nie mam czasu, aby zagłębić się w te wszystkie przekonania, ponieważ mam nadzieję, że wykonaliście już jakąś pracę w zakresie samorozwoju. Te rzeczy tam się znajdują, ale musisz wykorzenić ograniczające przekonania. Wszyscy jesteśmy trzymani przez nasze najgorsze ograniczające przekonania. Wyobraź sobie piękne Ferrari, sportowy samochód, czerwono-wiśniowa karoseria, świetna, zgrabna budowa, 500 koni mechanicznych mocy, 12-cylindrowy silnik, może zrobić 240 mil w ciągu godziny. Ale na silniku jest limiter ograniczający dopływ paliwa. Nieważne jak szybko auto może pojechać, nie pojedzie szybciej niż 55 mil na godzinę. To właśnie robią ograniczające przekonania i to one zatrzymują Ciebie przed podążaniem za czymś, za czym powinieneś podążać. I wszyscy bez wyjątku je mamy. A jeśli myślisz, że nie masz żadnych, to zgadnij co. Właśnie znalazłeś pierwsze ograniczające przekonanie. Musicie je wykorzenić. Ok? Zasada numer 5. Selektywnie słuchaj klienta.
Pierwsza zasada, zawsze zgadzaj się z klientem. Druga zasada, zawsze przedstawiaj swoją ofertę. Trzecia zasada mówiła o tym, że sprzedaż jest transferem emocji, czyli że musisz być absolutnie i święcie przekonany o tym, co sprzedajesz. Czwarta zasada mówi o tym, że zawsze ktoś coś kupi, czyli tak na dobrą sprawę mamy do czynienia na ogół z sytuacją, w której jest dwóch sprzedających, a nie sprzedający i kupujący, dlatego że i ta druga strona będzie też również przekonywała ciebie do swoich racji, więc dojdzie do pewnego rodzaju przepychanki. I zasada, o której mówimy teraz, zasada numer 5, pokazuje, że są tylko trzy opcje. Kiedy opadnie kurz, a mam nadzieję, że go wzniesiesz intensywnie sprzedając, to na polu bitwy zostaną trzy warianty. Wariant idealny, wariant optymistyczny, wariant świetny, to jest wariant pod tytułem tak. Klient mówi ci tak, sprzedaż zamknięta, wszystko idzie wspaniale i już jakby w tym momencie nie musimy więcej omawiać. To był pierwszy wariant. Wariant idealny to jest tak. Wariant dobry to jest nie. Dlaczego nie jest wariantem dobrym? Po pierwsze, wiesz, na czym stoisz. Po drugie, jako osoba, która jest profesjonalnym sprzedawcą, musisz posiadać cechę, która się poza tym przydaje również nie tylko w sprzedaży, ale i w życiu, która się nazywa selektywnym słuchaniem. Czyli słyszysz wszystko, ale nie na wszystko reagujesz. I kiedy klient mówi ci nie, to ty oczywiście słyszysz, że on powiedział nie. Ale do twoich uszu tak naprawdę dociera jeszcze nie teraz. Czyli to, że klient powie ci nie, dla ciebie nie oznacza nie. Dla ciebie oznacza, że należy sprzedawać dalej, należy go dalej przekonywać. Że wciąż jest jeszcze jakiś punkt, w którym ten człowiek nie został przekonany. I teraz są tak naprawdę dwa rodzaje nie. I ludzie najbardziej boją się tego emocjonalnego nie. W momencie, w którym ten ktoś po drugiej stronie jest zdenerwowany, krzyczy, traci panowanie nad sobą. Ale to jest właśnie ten moment, kiedy jest go dużo łatwiej przekonać. Dlatego, że w momencie, w którym on traci nad sobą panowanie, to na ogół pokazuje jakiś rodzaj wewnętrznego braku zaufania do swoich możliwości i do siebie. I w momencie, w którym ktoś komuś brakuje zaufania do siebie, brakuje mu pewności, to zaczyna szukać oparcia na zewnątrz. Więc jeżeli przytoczy odpowiednie argumenty, to bardzo często okaże się, że zamknie sprzedaż i na ogół to ci klienci, którzy się najbardziej i najgłośniej opierali, zostają potem tymi, którzy są najbardziej lojalni. Gorszy wariant, jeżeli chodzi o nie, to jest sytuacja, w której ten ktoś mówi ci spokojnym, takim zimnym, racjonalnym głosem nie. Znaczy to jest wariant, w którym jest to trudniej obejść. No nie ma wątpliwości, że nie urodził się jeszcze nikt, kto by potrafił zamknąć każdą sprzedaż zawsze i wszędzie. Jakby to jest niemożliwe. Zasada numer 6. Zacznij odbierać. Pierwsze co zrobić, to ustawić sobie w głowie myśl sprzedaż równa się pomaganie. I od tego się zaczyna. W drugim kroku oczywiście wyszlifować te umiejętności. Umiejętności nawiązywania szybkiej relacji z klientem w ciągu 2-3 minut. Umiejętność budowania czy raportu, czy zaufania. Wszelkie narzędzia sprzedażowe typu parafraza, odzwierciedlania, jakieś też, no nie chcę powiedzieć techniki sprzedaży, bo to jest złe słowo, ale po prostu poznanie ludzkiego umysłu, psychiki i dowiedzenie się, jak my działamy, jak my funkcjonujemy, jak podejmujemy decyzje, a potem po prostu danie tego klientowi, czego on chce, czyli wysłuchać go, czyli porozmawiać z nim o nim, a nie o mojej ofercie, moim produkcie. I to są takie proste, prozaiczne rzeczy, które jeśli zrobisz, to zobaczysz spektakularne efekty. Tak. Bo wszyscy robią odwrotnie, zazwyczaj. Bo wszyscy robimy odwrotnie. Dzisiaj, wiesz, mamy taki czas, że każdy chce nadawać, a nikt nie chce jakby odbierać, nie? I ten, który zacznie odbierać, zacznie sprzedawać. Dokładnie tak. Skup się na wizji, aby zdobyć coś, co nazywam w pełni zintegrowaną wizją swojej przyszłości. Mam na myśli, gdzie widzę siebie za 5 lat od teraz i dlaczego jest to dla mnie istotne. Twoje dlaczego. Dlaczego chcę dostać to, co chcę dostać? Nie chodzi tylko o pieniądze. Twoim dlaczego nie mogą być pieniądze? Czyli co jest tą rzeczą na końcu? Ta ostatnia rzecz, po którą idę. I nawet jeżeli zatoczę koło, i tak skończę z tym dlaczego. I potem mamy wszystkie te cele, które łączą nas z naszą wizją. Te cele dniowe, cele tygodniowe, cele miesięczne, roczne cele. Ale wizja jest długoterminowa. Ona trwa, ewoluuje, rośnie, jest jak żywy, oddychający organizm. Ludzie mówią, że są zorientowani na cele. Ja mówię świetnie, ale ja raczej jestem zorientowany na wizję.
Bo wizja jest tam, gdzie są twoje emocje, to jest z tobą połączone. Nie możesz podchodzić emocjonalnie do swoich celów, ponieważ gdy ja ustanawiam cele, to rzadko je osiągam. Wiecie dlaczego? Naprawdę stawiam wysokie cele. Problemem większości ludzi jest to, że nigdy nie osiągają wielkości. Nie dlatego, że stawiają sobie zbyt wysokie cele i ich nie realizują. Ale dlatego, że stawiają sobie zbyt niskie cele i je realizują. Słuchajcie, mówię zupełnie poważnie. Wyznaczają sobie cele zbyt nisko i osiągają, ponieważ wrogiem najlepszego jest dobry. Ponieważ gdy czujesz się dobrze, wszystko jest okej, nie masz impulsu do zmian. Wrogiem najlepszego jest dobre. Zawsze mówię ludziom, aby podnieśli ręce tak wysoko, jak tylko mogą. Zróbcie to teraz. Podnieście rękę tak wysoko, jak tylko możecie. I spróbujcie jeszcze trochę. I właśnie o to w tym chodzi. Przecież powiedziałem wam na początku, że macie podnieść ją jak najwyżej możecie. Po czym pomyśleliście, on rzeczywiście mówił na serio i spróbowaliście podnieść ją jeszcze trochę wyżej. Więc kiedy mówię wysilcie się, nie mówię o tym, że od teraz będę chciał mieć większą firmę od Warrena Buffetta. Bo to nonsens. To nie jest osiągalne. To jest fikcja. To fantazja. I twój mózg będzie wiedział, że to jest bzdura. To nie ma mocy. Chcę, żebyście ustanowili sobie duży cel, który jest osiągalny, ale przy którym trzeba się wysilić. I osiągniecie tylko część tego celu. I to jest okej, bo nie możesz emocjonalnie przywiązywać się do wyniku. Twój cel jest wskazówką, która pokazuje, czy poruszasz się w dobrym, czy w złym kierunku. Te drogowskazy i twoje cele łączą się z wizją twojej przyszłości. I drugą myślą na ten temat jest skupienie się na wizji. I trenowanie siebie, jak skupić się na tym, co chcesz w życiu osiągnąć, kontra ten cały syf, którego się boisz. Ponieważ to, co robi większość ludzi, to skupiają się na tym, czego się boją. Skupiają się na tym strachu, problemach, które ich przytłaczają. Wręcz żyją tym problemem, zamiast skupić się wprost na rozwiązaniu. Zasada numer 8. Przekazuj wartość. Zanim zadzwonisz do klienta, to jest krok minus jeden, nawet nie zero, tylko minus jeden, pierwszy. Czyli w głowie się przygotować na to, że może być trudno, w sensie, że może klient odmówić. I to jest absolutnie coś normalnego, nie przejmować się tym. I że ma do tego prawo. Ma do tego prawo, a ty masz prawo, wręcz obowiązek się tym nie przejąć i dzwonić do kolejnego. Mhm. To jest minus jeden. Natomiast potem na etapie zero trzeba się po prostu przygotować do tej rozmowy, czyli wiedzieć, do kogo dzwonisz, znać problemy grupy docelowej, którą się kontaktujesz. Taki najlepszy wstęp, to pierwsze zdanie takie otwierające, ono absolutnie nie powinno brzmieć tak, że wiesz, dzień dobry, z tej strony Daniel Siwiec, dzwonię z firmy XYZ, istniejemy na rynku 42 lata, mamy 5000 zadowolonych klientów, zajmujemy się tym i tym, nie? Czy jest pan zainteresowany? Nie, nie jestem. A mogę chociaż wysłać ofertę? Dobrze, niech pan wyśle. Na jaki adres? Biuro. Wysyłasz ofertę, koniec. Tak, porozmawia, nie ma nic. Więc nie mówimy o sobie na dzień dobry. Ten pierwszy hak na uwagę powinien brzmieć, powinien pokazać główną korzyść, którą klient zyska, dostanie, jak wejdzie, jakby jak pozwoli ci kontynuować rozmowę. U mnie to brzmi tak. Dzień dobry, nazywam się Karol Froń. Dzwonię do pana, ponieważ pomagam takim firmom jak pańska podnosić sprzedaż nawet o 17% w przeciągu kolejnych 6 miesięcy. Możemy chwilę o tym porozmawiać? Teraz co się dzieje? Dzieje się rzecz bardzo ważna. Żaden klient nie jest na tyle nieodpowiedzialny, żeby powiedzieć mi, nie jestem zainteresowany. Ono da mi przynajmniej 30 sekund, żeby się dowiedzieć, jak ja to zrobię. I dla mnie wystarczające są 30 sekund. Nie potrzebuję nic więcej. I co dalej 30 sekund zrobić? Dalej 30 sekund zaczynam używać pewnego schematu prowadzenia tej rozmowy. Wracam znowu do tego, co powiedziałem na początku. Klienta nie interesuje ja, moja firma, kim ja jestem. Ono to dupie. Jego interesuje tylko jedno. Co ja mogę zrobić dla niego? Co on z tego będzie miał? Co on z tego będzie miał? Więc pierwsze, co muszę mu powiedzieć, powiedzieć mu o tym, jakie problemy rozwiązuje, potencjalne jego problemy, jakie mogę rozwiązać. Tym samym pokazuję mu, że znam jego branżę, wiem, z czym się boryka i jestem w stanie mu pomóc. W drugim kroku muszę mu powiedzieć, za pomocą jakich mechanizmów rozwiążę te problemy. I w trzecim kroku, w kolejnym kroku, mówię o tym, dlaczego ja jestem najlepszą osobą do rozwiązania tych problemów. I to jest prowadzenie klienta po nitce do kłębka. Najpierw pokazuje, że wiem, jakie ma problemy. On mówi, no gościu mnie zna. Ciekawe, jak by sobie z tym poradził. No to, że wie, jakie mam problemy, nie oznacza, że wie, jak je rozwiązać. A więc w drugim kroku mówię, proszę pana, ale ja mam sposób, jak tych problemów się pozbyć. Mówi mu o tym sposobie, on myśli, super, nie dość, że wie, jakie mam problemy, to jeszcze jest w stanie je rozwiązać. Ale
myśli sobie, ale czy na pewno ten pan Karol jest odpowiednią osobą do tego, żeby te problemy rozwiązywać? Może na rynku są inne firmy, inni specjaliści, którzy lepiej mi te problemy rozwiążą. I na tym etapie dopiero jest przestrzeń do tego, żebym ja się zareklamował w cudzysłowie, czyli powiedział o sobie. Ostatni filar tej wewnętrznej gry nazywa się standardami. I standard to jest poziom, który jest twoim punktem. Jest tym, czego będziesz się trzymać. To jest to, co musisz osiągnąć. I nie poddasz się, zanim tego nie osiągniesz. Mamy takie punkty w każdej dziedzinie życia. Mamy ustanowiony poziom wagi, mamy standardy co do naszego ciała, mamy pewien poziom relacji z Bogiem, mamy pewien poziom relacji z innymi ludźmi, mamy pewne poziomy związane z pieniędzmi, mamy ustalone pewne poziomy dawania i jego znaczenia w naszym życiu, mamy ustalone poziomy dla wszystkiego. To jest ten poziom, w którym czujesz się dobrze, a gdy schodzisz poniżej tego poziomu, jesteś niespokojny, nie czujesz się dobrze. Jednak gdy osiągniesz ten poziom, to co się dzieje? To jest jak termostat. Zasada numer 10. Baw się dyskomfortem. Ja mam coś takiego, że jak widzę jakiś dyskomfort w mojej głowie, że jakieś zdarzenie się dzieje i ja się czuję się niekomfortowo, to sam fakt tego, że ja to zauważam jako moją myśl, powoduje, dobra, Osman, tym bardziej w to idziemy. Ja to nazywam, to nazwał mój znajomy, jak widział tą grę u mnie. To jest zabawa dyskomfortem. Zapiszcie sobie to jest mega mądre i dla mnie bardzo wartościowe. Zabawa dyskomfortem. Jeżeli ja was teraz uwalniam, daję wam prawo do tego, żebyście byli nieskuteczni, to teraz odmowa nie jest problemem, po prostu pokazuje, że można się bawić tym dyskomfortem i testować go w najmniejszych, codziennych sytuacjach. Czy ktoś z was kiedykolwiek negocjował cenę kawy w kafejce? Ale po co w ogóle Osman każe mi negocjować cenę kawy? Kawa kosztuje dychę, ósemkę, piątkę, zależy w jakiej części świata, ale po co to robić? Pewność siebie. W negocjowaniu nie. To jest świadome, poproszę o odrzucenie, poproszę o nie. Daj mi to, baristo, po drugiej stronie. Bo jaki jest koszt i konsekwencja tego? Żadna. Jak nie sprzedam kredytu, z którego nie mam prowizji, to jest dupa, bo nie mam za co zapłacić rachunków. Ale jak barman powie mi nie, idę do kolejnej kafejki. I taka mikrozabawa dyskomfortem spowoduje, że sobie będzie ćwiczyli na małych przykładach wymówki. I dziwicie się, jak często nie otrzymacie rabatu, a otrzymacie darmową kawę. Oni nie mogą dać rabatu, ale często mogą dać ci kawę. Wiecie, jak kawy w życiu wypiłem za free? Dużo. To jest takie właśnie świadome wystawianie się na te negocjacje. Wczoraj dostałem fakturę od klienta na 700 zł. On wysłał już pro formę do zapłacenia. Odpisałem, ale może rabat. Mówi, okej, 5%. Kilkadziesiąt złotych do przodu. Ale to zapisałem tego maila w kolejce stojąc. Zajęło mi to 13 sekund pewnie. Powiem do przodu kilkadziesiąt złotych. Co by było, gdy powiedział nie? Nic. Nic. Ale samo poproszenie o to już powoduje, że zwiększacie swoje szanse na rabat. W dzisiejszym odcinku mówiliśmy sporo na temat ograniczających przekonań, także jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jakie potencjalnie negatywne wzorce mogą hamować Cię w rozwoju, to zobacz odcinek, który znajduje się obok mnie. Widzimy się tam i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.